No hej, cześć, siemanko wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i witam was bardzo serdecznie w przestworzach. Dokładnie, jak widzicie, jestem gdzieś tutaj wysoko, wysoko, wysoko. Tak właściwie to jestem w okolicach rejonu Akali. A to z prostego powodu, powiem wam. Zastanawiałem się nad ulepszeniem mojego stroju. No i ja poszedłem w ogóle sobie go ulepszyć. I okazało się, słuchajcie, że mogłem ulepszyć tylko i wyłącznie... Kurde, gdzie on jest? Tutaj. Spodnie, ponieważ ten strój jest o tyle ciężki do ulepszenia, bo na samym początku, już na samym początku wymaga użycia tych składników, które otrzymujemy ze smoków. Więc... Okej, łatwo nie jest. I ja na przykład tak myślałem sobie, że gdzieś tutaj na te smoczyska zapolujemy. Znaczy smoki to są dobre akurat w tej grze. No właśnie, ale z tego co wiem, to ten smok z Akali to w ogóle gdzieś lata sobie tutaj, jakieś robi wielkie kółka nad całym regionem, więc coś czuję, że znalezienie go będzie dość trudne. Nawet myślę, że bardzo trudne. Szczególnie, że go tak patrzę się, ale nie wiem, ja nie widzę. Może wy go... Ej, widzę go! O kurde, przed chwilą mówiłem, że go nie widzę, ale to nieprawda, już go widzę. Tylko teraz pytanko. O mój Boże, to jest dobre, to się może przydać. Ej, powiedzcie mi, że mogę tego użyć, dobra. Wsiadam i lecę. Ej, to naprawdę pod... ej, genialne. Ej, dobra, już mi się to podoba, tylko że nie ma dużo baterii, więc korzystajmy z możliwości i lećmy. Ja tylko na razie miałem, wiecie, tego smoka tam z okolic Gerudo ogarniętego. W ogóle na jednym ze smoków, z tego co wiem, jest Master Sword. Nie wiem na którym, ale tak patrząc na to, jak ten smok się przemieszcza, to powiem wam, że może być całkiem ciężko go dopaść. No, może być. Dobra, 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 słuchajcie. Może być ciężko, ale one w ogóle powodują taki jakby, taki wir powietrzny, to może jednak się uda. Nie wiem, chciałbym, ale no niestety ucieka w przeciwną stronę niż bym chciał. Więc może być ciężko, chociaż on powinien gdzieś tutaj zawracać, więc może będę bardziej z tej strony próbował. Czy tam są łodzie w ogóle? I tam są jakieś chyba łodzie potworów. Nie wiem, znaczy tak, nie wiem czy potworów, ale no tak, tak mi się skojarzyło. Próbujmy. Cholera, smoku, zatrzymaj się. Potrzebuję cię. Nie wiem, czy na tobie jest akurat Master Sword. Nie mam pojęcia, pewnie znając życie nie. Ale fajnie by było go dopaść. W sumie nie wiem, kto szybciej się przemieszcza. Czy ja na tej mojej lotni, czy też może on. Ale łatwo nie będzie. Chociaż jesteśmy, zobaczcie, no już coraz bliżej. Nawet jakbym gdzieś tutaj na ogonie dał radę. I tam naprawdę są łodzie normalne. Nice. Dobra, so close, aż nie wierzę, ale i tak będę musiał pójść tam gdzieś na samą górę. Dobra, jeszcze troszkę, dobra, próbuj teraz jeszcze mnie tak dobić kawałeczek. Nie wiem, która część tutaj jest potrzebna. O jasna cholera, pali! Ej, dobra, wiecie co, musimy tutaj... Flame Guard, czy... czy który? Nie no, on jest gorącym. Bo to gorące smoczysko jest. O nie, ej, czekajcie, nie mam jakiegoś posiłku. Robiłem sobie jakieś posiłki. Mamy... No nie, akurat nie miałem żadnego. Dobra, muszę się pospieszyć, słuchajcie. Muszę się leczyć, jeżeli będzie taka potrzeba. Ale łatwo to nie będzie. Znając życie, to zginę pewnie. Idziemy sprawdzić, co on tam ma na głowie. Nie przygotowałem się kompletnie do tego spotkania. Przyznaję się szczerze. Przyznaję się bez bicia. Dobra, czekajcie. Potrzebuję... potężnego zastrzyku leczenia. Dawaj. On w sumie nie lata tak wysoko wcale, zobaczcie. Tu jakby się dobrze wybić gdzieś z tego miejsca, już to można by go dopaść. Kurczę, nie wiem, czy on tam coś ma na głowie, czy nie. Masakra, płyniemy coraz bardziej. Oj, po co ja się tutaj... Znaczy, dobrze, że kupiłem sobie te rzeczy do leczenia. Okej, czekajcie, dobra, potrzebuję jakiegoś mocnego leczenia. No dobra, tutaj, no, cold resistance, najlepsze co może być. Dobra, to mnie podleczy tak dość mocno. Powiem wam tak, na jego głowie nic nie widzę. Czyli on prawdopodobnie, nic tu nie ma ciekawego, dobra. Tam szuka mi kapliczki w ogóle? O, fajnie. Wo. Ej, czekajcie, dobra. Może użyjmy strzały po prostu. Oj. Dobra, mamy to. Dineral Scale. Wspaniale.
A, bo to pewnie tej z labiryntu mi znajduję. Znając życie tak. Dobra, słuchajcie, ja się stąd teleportuję. Idziemy stąd. Fajnie, że go spotkałem, ale pójdziemy sobie do wróżki i zobaczymy, czy mogę coś jeszcze więcej ulepszyć. Masakra. Nie byłem przygotowany na to, jak będzie tutaj gorąco, a mój strój, wiecie, w sumie to powinienem mieć strój ten chroniący przed ciepłem, ale dobra, no nie aż takim. Tak czy siak trzeba się w przyszłości zaopatrzyć troszkę lepiej w lepsze rzeczy, bo bez tego ciężka sprawa, ale super, fajnie, że jest ulepszeniem. Zobaczę sobie z ciekawości, co ja będę potrzebować z kolejnych części do ulepszeń. A nie, ja tego nie ulepszę. Chyba właśnie się skapnąłem, że ja tego nie ulepszę, bo... No chyba nie. Bo tego było potrzeba więcej, to ja będę musiał, wiecie, te smoki odwiedzać wielokrotnie. Dobra, zaraz zobaczymy. Oczywiście, że nie mogę. Masakra, potrzeba, zobaczcie. Zaraz, to już tak, Dinral Scale, nie, jedno. Ale za to Hinox Toenail. Masakra, skąd ja wam to pobiorę? Tutaj też dla Hinoxa, no i Nydra Scale. Kurde, no, trzeba być oszczędzać. A zobaczcie, tutaj dalej Hinoxy. Jezu, ale tym razem zęby. I Farosh Claw, czyli tym razem inna część. Krótko mówiąc, będę musiał smoki bardzo często gdzieś tam, wiecie, sprawdzać jak latają, ogarnąć różne części, bo to zależy w co trafimy, to dostajemy określoną rzecz. Więc w sumie warte uwagi. Dobra, ja zrobię tak. Udam się w tym momencie, żeby było ciekawie. Może jakąś kapliczkę sobie ogarniemy. Nie wiem, dlaczego ciągle tego miejsca nie zrobiłem. Chodźmy. Kapliczki warto robić. Przy okazji zrobienie kapliczki sprawi, że nam się całe życie odnowi. A może jeszcze dzisiaj nawet spróbujemy znaleźć drugiego smoka. Znaczy trzeciego, przepraszam. Trzeciego już smoka. Chociaż jego znaleźć nie będzie łatwo również. No ale trzeba próbować. Trzeba próbować. Czemu by nie? No ale tak, smoki będę musiał jakby poznać ich grafik przemieszczania się po terenie Hyrule, ponieważ jak widać potrzebuję, jeżeli chcę, żeby moja zbroja była taka naprawdę epicka. No ale no cóż, bywa, no i Hinoxy, jasna cholera, Hinoxy, przecież to nie jest takie łatwe je zdobyć. Dobra, co my tu mamy? No tak, no tu lawa to była pewna, że musi być. Ja tu kiedyś pamiętam, że chyba nie miałem czasu tego ogarniać. Dlatego tego nie robiłem. To nie tak, że podjąłem się wyzwania i nie dałem rady. Przecież to powinno być proste. Początek powinien być całkiem prosty. Zobaczymy. Okej, przemieściliśmy się. O nie, tam są przeciwnicy. Dobra, wiecie co? Chyba będę musiał się chociaż troszeczkę podleczyć. Swim up raczej mi się nie nadam. Dobra, coś co przywraca całkiem sporo życia, no nie mam za bardzo takich rzeczy. Dobra, na razie zjem jakieś zwykłe posiłki, niech to trochę wzrośnie. O, i patrzcie, tu jest jakaś kula do zdobycia. Ej, dobra, idę po tą kulę. Nie mam pojęcia po co mnie to jest, ale spróbujemy to sobie zabrać. Dam radę stąd, dobra, dam radę. Okej, przymocuj, to może najlepiej to przymocuj tutaj. Mogę do tyłu? O, i mogę łatwo do tyłu. Dobra, wydaje się być całkiem proste, tylko po... bo tą kulę trzeba tutaj. Ej, dobra, nie. Żebym się w lawie nie zanurzył, bo dopiero będzie. Nie, weź się cofnij trochę. Ciężko się tym steruje, słuchajcie, nie takie proste. Okej, jeszcze, dobra, stój. No, stój, powiedziałem. Dobra, stop. Teraz podnosimy kulę i układamy ją w odpowiednim miejscu. No i co? A, to tylko skrzynię dostanę. Dobra, skrzynia też się przydam. Spoko, może być. No i co dalej? Co mamy? Mighty Construct Bow. Okej, fajnie. Może być. Czy coś jeszcze tutaj mamy? No, nie, no jest nowy pojazd po prostu. Okej. A, tu mógłbym na drabince jakoś przejść. Spoko. Powiedzcie mi, czy ja mam dobry łuk. To mnie in... bo on też ma łuk. Uj. O kurde. O ty dziadzie. Dobra, ale dostał, pięknie. Dobra, łatwo załatwiony. Chociaż trafił mnie, więc nie tak so easy. Dobra, czy ja mam jakiś łuk, który się, nie wiem, rozpada? Owszem, jest. Wyrzuć go więc i bierzemy sobie, no, zawsze taki, który przynajmniej jakoś się trzymam. Okej, no i co teraz? Tam jest gdzieś kapliczka. To mamy różne pojazdy. Ej, a nie mógłbym po prostu, słuchajcie, wziąć sobie tego?
Bo to nie było zamontowane tutaj. No nie było, i no i użyć na przykład tego w tym. Może to jest prostsze niż się wydaje, nie mam pojęcia, chciałbym, żeby tak było. Dobra, słuchajcie, próbujemy. Okej, dobrze idzie. Nie, no to chyba tylko tyle wystarczyło. Dobra, ta kapliczka wydaje się, że będzie bardzo przyjemna do wykonania. Dawaj, 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 lecimy. O, dolecimy, słuchajcie. Pod samiutką kapliczkę. Dobrze jest, dobrze jest. Tak ma być. No, o, i rozwiązano. A ja jeszcze lecę. Dobra, już, 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 już wystarczy. Super, mamy skrzynię. Mamy ogarnięto kolejne tutaj błogosławieństwo, czyli Light of Blessing. I jeszcze jedno i kolejne serduszko wlatuje. Bardzo fajnie, super. Ale tak jak mówię, teraz bardziej bym się zainteresował tym, aby spotkać kolejnego smoka. Tylko tak jak mówię, z tego co kojarzę, to tak jakby wiecie, jeden jest tam gdzieś przy, bardziej przy Gerudo, drugi jest tutaj przy tych ognistych terenach, no i Akali. A trzeci, jeśli mnie pamięć nie myli, to jest chyba gdzieś tutaj w okolicach Hebry. Hebry? A nie, Lanairu, to coś mi się pomyliło, tutaj jest gdzieś w okolicy. Raczej na pewno. Ej, a czy jak ja tutaj... Tutaj musi być gdzieś jakaś kapliczka do znalezienia, taka z tych, wiecie, podniebnych. Dobra, wypadałoby się przejść i sprawdzić to miejsce. Tak, w miarę dokładnie. Ale tak, chyba w Lanairu był smok do spotkania. Już pomyliło mi się, bo wiedziałem, że w jakichś ciepłych obszarach, ja zaraz sobie będę musiał zmienić strój tutaj na ten cieplejszy oczywiście. W ogóle, no muszę zbierać te składniki, wiecie, tam. Ulepszeń zbroi, o tym razem zimno. Ale na zimno chyba jestem przygotowany. Oczywiście, że jestem i to bardzo dobrze. Tak jest, tak może być. Dobra, tak więc w górę. Najpierw zanim w ogóle smok. Chyba, że od razu bym smoka spotkał. W co wątpię. Ej, dobra, dobra, czekajcie. Mogę przerwać? Dobra, mogę. Ha! Kapliczki bardziej bym szukał gdzieś tutaj. Jak mam być szczery, tutaj też coś jest, ale to chyba nie kapliczka. Dobra, bardziej spróbujmy się kierować w to miejsce na zieloną. Okej. A, bo to tutaj będzie, no ale nie, no tu kapliczki nie będzie, na pewno. A tam jest wysoko. No, tam jest strasznie wysoko. No ale nie, no tutaj na pewno nic nie znajdziemy. Już nie mówiąc o... Ej, ale będę mógł tu gdzieś wylądować. Dobra, chyba nie będę miał za bardzo gdzie wylądować. A więc zrobimy tak, słuchajcie, że ja sobie gdzieś tutaj sprawdzę, co tu jest. A nuż... Ej, wróżkę przynajmniej znajdę. I tam jest jakiś pojazd. Może jeden znowu... Tak, to są znowu te, wiecie, fajne pojazdy. Ej, a może zmienimy sobie teraz strój na ten... do tego, żeby być, wiecie, sneaky biki. I w ten sposób pozdobywam sobie te wróżki. Ej, ale tu coś jest do ogarnięcia. Okej. Zobaczymy zaraz, słuchajcie, czy rzeczywiście moje umiejętności w tym momencie skradania w tym stroju są dobre. No ta wróżka to tak jakby trochę mnie wyczułam. Aha, bo tu zimno jest. Pewnie Link tutaj stęka jak szalony, dlatego... No halo, ej, ale ja mam przecież cold resistance. Dobra, jak widać jest tutaj za zimno. Dobra, nie, okej, walić to. Mamy jedną, to już jest coś. Przebierajmy się jednak. Dobra, no i teraz pytanie. To może być dobre. To może się przydać, chociaż zastanawiam się, czy nie przełożyć sobie to do tego. No, to jest taki nawet lepszy pomysł, powiem szczerze, żeby już użyć sobie bardziej to w tą stronę. Tylko musiałbym się zorientować mniej więcej, gdzie powinienem w ogóle szukać tego smoczyska. Co my tu mamy? No ładne obszary. Dobra, tam jest coś cennego. Ej, tam może być kapliczka? W sumie nie jestem pewny, czy może być, czy nie. Wygląda jakby mogła być. No dobra, ale... Smok, czy ja widzę cokolwiek, co się tutaj gdzieś przemieszcza? Nie, dobra, myślałem, że coś tam jest, ale nie, niestety nie.
Kurde. No nic, no nic, no nic. Jeszcze się przejdziemy, jeszcze zobaczymy z innej strony to wszystko, bo ja zaraz jestem... No tak, tu jest Mount Lanayru. On powinien teoretycznie... Gdzieś ten smok tutaj... La... Nie no, z daleka to wszystko wydaje się, że jest smokiem. Że wszystko wydaje się, jakby się przemieszczało. Ale ja tu absolutnie... A może on jest pode mną w ogóle? Hehe, to byłoby śmieszne. Jakby akurat gdzieś tutaj, wiecie, przelatywał, a ja bym go nie zobaczył. No ale... No nie. Nie, ale pewnie znając życie ktoś napisze: ej, widziałem go. A ja wtedy, no cóż, ja nie widziałem. Ej, naprawdę, nie widzę go. No dobra, dobra, słuchajcie, robimy tak. Jeżeli nie mogę go zobaczyć póki co, może wybierzemy się... Oj, już się bałem, że spadnę. W to miejsce, na zielono zaznaczone, nie wiem, czy tam jest kapliczka, czy nie, warto się jednak dokładnie temu miejscu przyjrzeć. Tak, czułem, że tego nie użyję. A przynajmniej nie stąd, muszę to przemieścić oczywiście tutaj. Nie wiem, czemu tego nie zrobiłem, nie pytajcie się. Okitoki, dawaj to. O. Powinno być chyba idealnie. Tak jest, będzie działać. I o to chodzi. Po co, wiecie, kombinować tutaj ze staminą i w ogóle, skoro możemy to zrobić w dość prosty sposób. A tutaj baterie, no tak, ale... Aha, no dobra, ale nie, tam jest kapliczka, słuchajcie, tu jest na pewno kapliczka. Dobrze, że tutaj poleciałem. Zawsze będzie coś nowego. A być może przy okazji uda nam się... Tu jest już trochę niżej, będziemy. Ej, to nie jest kapliczka. Ale dałem się nabrać. Ej, przecież to ewidentnie wyglądało, jakby tu kapliczka miała być. Jak to jej nie ma? To po co to wszystko? A nie, no je... Oczywiście, że jest. Dobra, zostałem oszukany. Ej, ale... Ej, czy to dlatego, że to tutaj umieściłem? Ej, dobra, wyrzucę to. O, i teraz tak, teraz to mogę. No, ale nie. Cancel. Odejdź stąd. No, come on. Czy musisz mi przeszkadzać? No, jak widać, nie zawsze są... Ej, co jest? Dobra, przed chwilą była możliwość, nagle nie ma możliwości. Dziwne rzeczy się dzieją. A nie, bo to jest... A. Dobra, to jest kapliczka, tylko trzeba to zrobić. Ej, ja już tu kiedyś byłem. Czy ja już tu... Tak, to jest to miejsce, w którym już kiedyś byłem bodajże. Dobra, ja to miejsce zepsułem. Pamiętam, że nie wiedziałem, jak to zrobić. W sensie, że tutaj trzeba, wiecie, na tarczy jakoś się ześlizgnąć prawdopodobnie. No fajnie, drugi raz tu jestem, żeby drugi raz coś zepsuć. Ja naprawdę potrzebuję tylko smoka spotkać. Będę szczęśliwy. Tam coś jest, ale tam to już chyba byłem. Powiem tak, ja chyba przez całą Zelda King... To jest Tears of the Kingdom, ale mówię o Breath of the Wild. Nie ślizgałem się na tarczy. Nie będę ściemniał. Jak się można na tej tarczy w ogóle ślizgać? Naprawdę, ja z takich opcji nie korzystam mądrych. Są za mądre. Dobra, a jakbym na przykład, nie wiem... A nie ma czegoś takiego jak tutaj, nie wiem, jak controls? Special controls? Side hop. Target enemy, strafe, jump. Nie. Dodge enemy attacks, nie, to nie jest w ogóle to. Tak mi się wydaje. Tak czy siak wydaje mi się, że tego nie ogarnę. Co tu mamy? O, tu mamy tarczę, tu mamy jakieś inne dobre rzeczy. Nie no, ale tutaj tak, tu trzeba się, słuchajcie, ześlizgnąć na tarczy prawdopodobnie. Jakbym dwa razy szybko kliknął. Nie, nie zrobię tego. Choćbym bardzo chciała. Dobra, spróbujmy w ogóle. Ej, wyciągam tą głupią tarczę. Dlaczego ona nie działa? Ej, a co tam mamy? A, dobra, już chyba wiem, co tam było. Nieważne, nieważne. Nie. Kurde. Ej, muszę się nauczyć, słuchajcie, jeździć na tarczy. To jest absolutny teraz mój obowiązek. Nie wiem jak, ale się tego nauczę. Ale to dobrze byłoby to... O, nie rzucaj bronią. Rzucanie bronią niewskazane. No tak, mamy łuk. No tak, szczerze mówiąc, tak... Zrobiłem połączenie ze strzałą z czymś, czego nie chciałem zrobić. Brawo, ja. Tylko ja tak potrafię. Dobra, tak czy siak...
Wątpię, żebym to zrobił, bo to chyba nie o to w tym chodzi. Mogę sobie oczywiście, wiecie, ubrać rzeczy, które ułatwią mi życie, ale tu nie o to chodziło bodajże. Tu trzeba się ześlizgnąć i dopiero wtedy to będzie działało jak należy. A tak to niestety lipa. Dobra, walić to, słuchajcie, walić tą kapliczkę. Znaleźliśmy smoka. Ej, masakra, to jest fart. Zacząłem robić coś innego, żeby znaleźć smoka. No, wspaniale. Ej, ale on też nie ma Master Sworda na sobie. O ty kurcze, ej, a to który ma Master Sworda w takim razie? Aha, tam mam ten, teraz to takie odliczanie z tej kapliczki. Spoko. Ej, ale ja chcę tak... dobra, zostać tak jakby na nim. Okej, okay, udało się. Czemu ten miecz się nie zmienił? No, tutaj daj. Nidra Scale. Dobra, mamy to. Szkoda, że tylko raz można uderzyć, wiecie, jakby ta umiejętność się kończy. Ale wszystko co fajne kiedyś się kończy. Czyli teraz muszę tak naprawdę walczyć z Hinoxami. Ubijać je wszystkie jak szalony i dopiero wtedy będzie... O, ej, tu są lepsze rzeczy jeszcze. Ej, 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 to naprawdę? Ej, to ja nie wiedziałem, że tu jeszcze można zdobywać coś więcej. O kurcze. Dobra, ej, ej, to jest, słuchajcie, dla mnie idealne miejsce w takim razie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Zobaczcie, nie wiem po co tak właściwie są te szardy. Czy z nich można, nie wiem, jakieś robić specjalne fuzje broni, czy co tak właściwie? Może, dobra, ja sobie przeszukam tego smoka, powiem wam. Widzę, że tu może coś jeszcze ciekawego znajdziemy. Nigdy nie wiadomo. Czyli co, czyżby Master Sword miał być na tym ostatnim smoku? Jest taka szansa, ale zobaczcie, dużo tych... ciekawe, czy one też się odnawiają. I czy można je zdobywać w jakichś dużych ilościach, czy nie wiem, tworzyć z nich jakieś zaawansowane bronie. Czy mam jakąś broń, która nie ma fuzji? Dobra, mam. I na przykład zobaczmy sobie teraz. Dajmy sobie by... O, jest, zobaczmy. Oj, oj. Plus 16. Jak stworzymy z tym, dobra, czyli no nie takie słabe, no ale są lepsze. Ale no w sumie można tego trochę zdobyć tutaj, co nie. No widzicie, smoki potrafią być tutaj nawet dobre do ofensywy. Ale widzę, że chyba im dalej lecimy, to już tam nic więcej nie znajdziemy niestety. Chyba wyczerpałem swój limit, tak patrząc. No, tutaj jest już ogon i tutaj niestety nic nie mamy. Chociaż i tak bardzo mnie cieszy, że ogarnęliśmy sobie dzisiaj dwa smoki. Super, bardzo dobrze. Myślę, że w takim razie, jako że... ja tu byłem? Gdzie jestem w ogóle? Co to za miejsce? O, to jest kapliczka, w której jeszcze nie byłem. No widzicie, jeszcze przy okazji nową kapliczkę znajdę. Dobra, wiem, że nie zrobiłem tej powietrznej. Nauczę się w końcu na tej tarczy zjeżdżać. Zrobię to wyzwaniem. Rozumiecie? Zrobię je. Muszę zrobić. Ale w tym czasie zrobimy sobie przy okazji... znajdziemy nową kapliczkę, spróbujemy ją wykonać. I mam nadzieję, że się uda. No, 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 come on. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. I byle do przodu. No tak trochę tak jestem na tych lodowych terenach. Yikai's Shrine. No, mocny wschód taki, ewidentnie. Dobra, okej, okay, mamy to. Natomiast teraz idziemy dalej. No i właśnie, zobaczymy. Cóż my tu mamy za zadaniem? Jailbreak. Okej. Ej, no nie, czy to mają być jakieś umiejętności skakania? Boże, jestem w tym słabym. Jestem w tym strasznie słabym. Dobra, ale czy ja mogę się w ogóle po tym wspinać? To jest szybka sprawa. A, nie mogę. To jest bardzo szybka i ważna sprawa w takim razie. Bo jak ja to mam w ogóle rozpocząć, żeby... Znaczy nie, no wiem. Jak rozpocząć to mam, to chyba... Chyba wiem, tu będę mógł użyć tego, oczywiście. Tu trzeba będzie to jakoś tam być, może jest jakaś, nie wiem, skrzynia, czy... No, halo. I co jest grane? Czemu tego nie mogę? Ej, chyba nie będę mógł z tego dotknąć tam, dobra. No nic, kombinujemy inaczej w takim razie. Dobra, dawaj tutaj na górę. Może nie być wcale takie proste. Okej, okay, a jakbym teraz tak, teraz sobie przeszedł tutaj. Teraz użył tej zdolności, żeby przesunąć to w tę oto stronę. Tak jest. Teraz dajemy to w górę.
Dobra, no gdzieś przechodzimy dalej. Teraz mogę tutaj być może na samą górę się dostać. Oho. Tak jest, zagadka rozwiązana. Znaczy rozwiązana, jedna. A ile tych zagadek jest, to już jest inna sprawa. Okitoki. Co my tu mamy? Znaczy domyślam się, jak mogę tego użyć. Nie powiem, że nie, bo domyślam się. Tylko czy to nie spadnie? Tak jakbym, chciałbym to jakoś ustawić, powiedzmy tutaj. Uj! O! Wow, złapałem to. Brawo ja. Czy nie mogę tego jakoś o coś zaprzeć? Kurde. Bo to tak daleko... Ej, tam jest skrzynia. Ej, dobra, czekajcie. Najpierw pójdę sobie po skrzynkę, bo ta skrzynia jest banalna do zdobycia. Z tego co widzę, więc bierzmy ją. Dobra, może stąd w ogóle będę w stanie... Nie, no polecić to raczej nie. Magic stuff. Okej. Spoko. Jak się dostanę tam, to już chyba wykonam tą kapliczkę, tylko... Pytanie. Pytanie. Jak to zrobić? No bo ja sobie mogę to wszystko, wiecie, ustawić jakoś mądrze. W sensie w taki sposób, ale to po prostu spadnie. To po prostu wszystko... Wszystko spadnie. Dobra, jak to przemieszczę tutaj. Albo zrobię bardzo szybko, użyję tej umiejętności. O! Tak, żeby, wiecie, jakby nawet mnie przeważyło, to nie zdążyło mnie przeważyć. O, jasna cholera. Dobra, niepotrzebnie chyba użyłem tego. A nie, dobra, będę mógł się stąd wydostać. Już bałem się, że coś źle zrobiłem. Ale to tak chyba miało być. Na to wychodzi. No i co ja tutaj zrobię mądrego? A nie mogę po prostu tego zrobić w taki sposób? No może nie do końca w takim. Ale dobra, daj to gdzieś bliżej. Okej, powinno zadziałać. Perfekcyjnie. Dobra, nie takie trudne to było, ale trzeba było tak, widzicie. Obstawiam, że gdybym postał trochę dłużej wtedy, to prawdopodobnie przeważyłbym to wszystko i spadł. A tak udało się. Mamy znowu cztery, o, tak, bo dobrze widać. Cztery Light of Blessing, jest już możliwość kolejnego boosta do serduszek, więc fajna sprawa. Bardzo dobrze. No i cóż, ten obszar ogarnięty. Muszę walczyć z Hinoxami, jeżeli chcę mieć dobrą zbroję. Znaczy wiecie, zbroi jest jeszcze wiele ciekawych do ogarnięcia. Ej, królik. Chodźmy za królikiem. Być może doprowadzi mnie w jakieś dobre miejsce. Tak, musiałem w niego strzelić, inaczej nie dałby mi swoich drogocennych rupii. No i co my tu mamy? Discovery. Słuchajcie, chciałem Hinoxa. Cholera. Co gorsza, trafiłem Hinoxa, można powiedzieć. Ej, chodź tutaj jeszcze. Ej, jakbym tych tak dał radę ich zrzucić na przykład. Ej, to byłoby świetne, ale czy to się uda? Powiem tak, ryzyk fizyk, jak to się mówi. Ryzyk fizyk, dobra, dajcie mi bombę. Na pewno mam jakieś bomby. Ej, miałem jakieś bomby. Gdzie one są? Boże, gdzie one są? Dobra, są. Bomb flower. I spadły. Dobra. Spadaj. Wiem, że nie dostanę może z nich materiałów. Ale przynajmniej mam mniejszą ilość przeciwników do rozwalenia. Wspaniale. Dobra, jeszcze ciebie bym tak zrzucił z chęcią. Ała, to było głupie. To było bardzo głupie. Dobra, lecz się czymś. Cholera, ale oni są, wiecie, oni są strasznie wytrzymali. Ej, dobra, potrzebuję tych, wiecie, tych specjalnych. Gdzie one były? Te najmocniejsze, dobra, muszę znowu dać Bifuse, nie no, jest Bifuse Power, tylko po prostu give the bone. O tak, ale pięknie obrywają. Dobra, potrzebuję teraz mu przywalić. A, ja nie wiedziałem, że ta broń zamraża. Ej, dobra, powiem wam, że broń ze smoka to coś wspaniałego. Nie będę gardził tą bronią. Ej, nie chcę, żeby on spadł. Dobra, przywal mu. Ale padł. Ej, a wy mnie zamroziliście. Ej, dobra, jeszcze użyję sobie tej broni. Ponoć ona się niestety potrafi zepsuć, ale można ją odnawiać, więc okej, jakby spoko. Spoko wiedzieć. Dobra, gdzie on był? Tutaj był.
Tak jest, Boss Bokoblin w... A, bo to jest jako Boss Bokoblin się nazywa wtedy. Okej. No tak, no bo to nie jest Hinox. Hinoxy są wielkie. No, pomoglibyście mi? Nie, nie pogardziłbym wsparciem. Ciekawa jaskinia ogólnie. Czyż nie? Ja myślałem, że ich się tak, wiecie, pozbyłem raz a dobrze, ale oni niestety żyją. Gdzie on tutaj żyje? O! Dobra, oni sobie gdzieś poszli. Jak gdyby nigdy nic. Dobra, 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 choć tutaj są jakieś cenne materiały. Cenne kruszce. Gdzie są moje cenne kruszce? Tutaj są, dobra. Czekajcie, spróbujemy wyeliminować tego. No, pokaż się. No, ojej, ale się zbliża. Oj. No, czekałem, aż pojawi się Tom. No i się nie doczekałem, że tak powiem. Dobra, 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 jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. No, come on. Ej, oj. Dobra, za długo trzymałem niestety łuk w napięciu. Dobra, mamy to. Ale dostał. Ale dostał, ale dostał. Tylko żebym jeszcze go potrafił trafić, to będzie super. Dobra, załatwione? Tak, załatwione. Super, zobaczcie, Ice Fruit. Strzały nam wyleciały, inne dobre rzeczy. No, coraz lepiej to wygląda. Soldier Shield. Nie, nie chcę. W sumie to nie chcę. Ej, dobra, 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 tutaj mamy jeszcze jednego. Gdzie on spadł? Gdzieś ty spadł. Dobra, ale zbierajmy te materiały, wiecie, one są mocne, one są przydatne. Dobra, ale dostał piękny damage. No, no nic, tylko patrzeć jak obrywają. Tak jest. Nawet nie próbuj niczego podnosić. A i tutaj jest ten. Ten cały królik. Ej, dobra, muszę, wiecie, nie użyłem tego, co chciałem, ale nieważne. Dajmy sobie te samonamierzające. Gdzie wy jest? Ej, te też chyba same namierzają, prawda? Aha, tylko że... A, o nie, trafiło jednak. Nie mam pytań, co tu się wydarzyło. Bardzo dobrze, Bubble Jam kolejny mój. Natomiast i tak uważam, że warto się troszkę zorientować w tym miejscu. Czy ta jaskinia jeszcze czegoś, wiecie, cennego tutaj dla nas nie mam? Dobra, te są, ale tych, z tymi to ja walczyć nie chcę. Tam na górze w ogóle mogą być jeszcze, no i są chyba jakieś stwory. Ej, zobaczcie, to tak jakby tutaj było coś ukryte. Okej. Ej, 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 no. Halo, 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 pomóżcie mi! Nie dajcie mnie zamrozić. No, oczywiście, dobra, muszę sobie zmienić broń na coś szybszego, wiecie? Bo to tak w sumie średnie, może Flame Emitter będzie całkiem fajne. Przestańcie mnie tłuc! Dobra, leżysz, 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 leżysz. No i co zostało tutaj? Co, jakieś kruszce mi wyleciały. W sumie to nic jakiegoś bardzo cennego, ale niech będzie. O nie, tam... A, masakra, te stwory rzucają mi coś na głowę. Dobra, gdzie ja mam mojego? Nie, czekajcie, ja nie mam niczego już kamiennego. Dobra, jest, jeszcze jest, 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 jest. Rockhammer w takim razie. Z tymi nie walczymy. Chcę wiedzieć, co tutaj się skrywam. W tych zawsze jest coś lepszego i mamy topaz. Bardzo dobrze. Im więcej tego, tym lepiej dla mnie. Czemu nie mogę w tego uderzyć? Come on. Tak jest, Amber. Może być, może być. Ej, tu coś musi być, ewidentnie. Jestem przekonany, że coś tutaj jeszcze cennego musi być ukryte w tej jaskini, która jest całkiem nieźle strzeżona, to jest inna sprawa. Co to za stwór? O ty. Dobra, dawaj, czekajcie, bierzemy na niego znowu Skip the Bones. Dobrze, trochę tych strzał sobie ogarnąłem, bo bez tego byłoby całkiem kiepsko. Ty, no, o ty dziadzie, ja tu marnuję takie dobre materiały na ciebie? Dobra, leży. Tu coś musi być. Tak jak mówię, że nie chce mi się wierzyć, że nic tu nie ma. Nie no, muszą dostać w głowę, to wtedy, wiecie, od razu damage jest potężniejszy. Tak jest, no spadaj stąd. O nie, ja go nawalam tą słabą bronią. Nie no, jeżeli już mają obrywać, to z czegoś naprawdę mocnego. Gdzie on jest? Gdzieś się chowasz. Tam jesteś. W ogóle ciekawa muzyka, jakaś taka bojowa. Tak jest, ale dostał. Dobra, jeszcze raz. No, 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 no. Dawaj. I leży. Wspaniały, mocny i skuteczny damage.
Dobra, to ja chcę jeszcze wiedzieć, co znajduje się na górze. Czy ta skrzynia ma w sobie coś cennego w ogóle? A może wcale nie? Zobaczmy. A będzie to... w sumie nic bardzo specjalnego. Jak mam już tak mówić. W sumie to z tego tutaj tak rzadko korzystam, może zamiast tego. Nie potrzebuję tego absolutnie. Ej, a ty żyjesz jeszcze? No typie jeden. O nie, jeszcze się trzyma. No ludzie, co jest? No. O! Którzy to mi tak na głowę zrzucili? O nie, ta zniewaga krwi wymaga. Ale nie, no naprawdę, trochę się zawiodłem, wiecie? Troszkę, tak troszeczkę, ale jednak. Liczyłem na coś więcej, że tutaj będzie. No tutaj przynajmniej topaz rubin, znowu topaz. Nie no, materiały to ogólnie dobre do zdobycia są tutaj. Taka jaskinia godna polecenia, jeżeli chce się zebrać cenne kruszce. Ale liczyłem po prostu na coś... No nie, jeszcze dwa się tutaj trzymają. Skąd wy się bierzecie? Halo, 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 no skąd wy się bierzecie, ja się pytam. A ten to w ogóle jakiś, no małpy. No. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Dobra, zmiana broni, tym razem, o, tak jest. Bierzemy moją potężną nową broń. Czemu to się jeszcze trzymasz w ogóle? Dobra, potrzebowałbym go nieco, no nie wiem, sparaliżować? Tak jest, dziękuję, mamy to z głowy. Fajnie, że padliście. Tam jest coś zamrożone, ale czy to jest cokolwiek cennego? Nie wiem. Liczyłem, że wiecie, nie wiem, jakiś dostanę tutaj niesamowitą zbroję czy coś. No, miejsce było całkiem nieźle chronione. Jest dużo tych takich stworów, z których skrzynki wylatują, ale tam raczej nic cennego nie będzie. No i mamy też te zamrożone obszary. A i właśnie, jak sobie na przykład zrobię tak, że użyję tej z flame emitterem. O, to działa! Czekajcie, już przestało działać? Nie no, działa. Ale przecież tu jest potwór. Ej, ale ten flame emitter jest świetny. Dobra, chyba się skończył. Dobra, niestety się skończył, ale ogólnie fajny sposób działania. Naprawdę, 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 znowu zostałem zamrożony przez to, coś. Nie, słuchajcie, myślę, że co mogłem tutaj znaleźć, to znalazłem. To miejsce raczej już nie skrywa większej ilości tajemnic. No ale fajnie, ja się cieszę, że dzisiaj te smoki ogarnęliśmy. Przy okazji dwie kapliczki, więc można powiedzieć, że całkiem fajny efekt tego odcinka. Natomiast no, trzeba będzie tutaj troszkę jeszcze zwiedzać, sprawdzać tych nowych obszarów. Ja myślę, że znowu we wspomnienia pójdziemy, bo chyba wspomnienia same w sobie też są związane z Master Swordem, więc może dopiero potem się jakoś odblokuje. Nie wiem, zobaczymy. Natomiast to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał. Jeżeli wam się podobało, strzelcie lajka, subskrybujcie, a my widzimy się wkrótce. Tak więc do kolejnego. Cześć i czołem i na razie. Hej!